Może zacznę tak ogólnie, że bardzo mi miło jest ponownie gościć w Rybniku, gdzie mnie nie było ze 20 lat. Jak koledzy tutaj rozkręcali imprezę pod tytułem Ryjek. Nie wiem, czy Ryjek jeszcze istnieje, ma się dobrze? No właśnie, tuśmy śmigali jeszcze jako dzieciaki właściwie. Rola powstała w pewnym sensie na zamówienie mojej żony, która studiowała na medycynie dietetykę i od tego czasu ma słabość do lekarzy, no więc żeby trochę do mnie też miała słabość, to ja postanowiłem zagrać lekarza. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to zapisać się do diagnozy. No i wykonałem telefon do moich przyjaciół, a oni powiedzieli, że akurat by potrzebowali pediatry. No więc się stałem pediatrą na chwilę. Tutaj mój gościnny udział. Gram takiego pediatrę trochę zwariowanego, trochę walczącego mocno ekologa, który próbuje, wylądował tutaj ponownie po latach w Rybniku i walczy o poprawę środowiska, co nam wszystkim by się przydało i by było z pożytkiem dla ogółu. No i mamy tutaj w akcji poważne zatrucie całej gromady dzieciaków i dorosłych również z powodu skażenia ekologicznego, więc mój bohater będzie się mógł wykazać, a jednocześnie mamy wątek osobisty, bo się okazuje przyrodnim bratem doktora Sadzika, z którym mamy nierozwiązane konflikty i interesy. Także spotykam się też po latach z moim przyjacielem Michałem Czerneckim, z którym studiowaliśmy w Krakowie na jednym roku w szkole teatralnej. To jest mroczna postać. Nie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to taki bohater dość pozytywny, chociaż zwariowany, tak. No i z konfliktami oczywiście, ale nie, raczej bohater walczący, bym powiedział, o dobro wspólne. Rzeczywiście zaczerpnąć świeżego powietrza tutaj trudno, ale tematy mi są znane, bo i ja jestem Krakus, gdzie oddycha się jak się oddycha, a w Warszawie niedużo lepiej, więc wszyscy się borykamy z tym problemem. No i rzeczywiście trzeba o tym mówić i próbować coś z tym zrobić, bo tak nie może być. Nasze dzieci po prostu trują się razem z nami i jeżeli nic nie zrobimy, to im będzie jeszcze gorzej. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.